Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole akumulatorowa szlifierka kątowa Parkside Performance serii X20 model PW-SAP20LI-E6. Zapraszamy! Dłuższy się nie dało. Moi drodzy, szlifierka kątowa Parkside Performance, jeden z kolejnych, ostatnich zakupów Emila w Lidlu. No, trochę postanowili pieniędzów zostawić. Opakowanie standardowe, performance'owe, czyli kolorystyka raczej szara. Kartonik oczywiście, znaczy ta walizka oczywiście czarno-czerwona, jak to we wszystkich. Na spodzie napisano Grizzly Tools. Oczywiście zestaw typu Golas, czyli nie mamy w środku ani ładowarki, ani akumulatora. Walizka, zawias z wkładką metalową. Rączka standardowa, czarna, zapięcia metalowe. Tutaj się nic nie zmieniło. Otwieramy. U góry instrukcja obsługi oraz nasza szlifierka. Nie ma w środku już nic więcej. Jeśli chodzi o wnętrze naszej walizki, to mamy miejsce na dodatkowy akumulator. Mamy miejsce na ładowarkę i tutaj pod rączką ewentualnie na dodatkowe tarcze, które mogą się gdzieś tam przydać. Emil, przestań siedzieć na odlotach, jak nagrywamy. Sama nasza szlifierka przychodzi już wstępnie z zamontowaną tarczą. Jedną z rzeczy, na którą musicie zwrócić uwagę, jest niestety dość głośny mechanizm przykładni. No jest jak jest. Dobra, nie psuj już. No już, już, już. Kilka jakby parametrów technicznych, które są ważne. Tarcze do 125, jeżeli chodzi o tarcze szlifierskie, maksymalnie 6 mm grubości, tarcze do cięcia 1,2, szczotki talerzowe maksymalnie 5 mm. Oczywiście gwint M14 standardowo. Nie widzę tutaj żadnych informacji na temat wagi. Co mnie jak zwykle w takich sytuacjach dość mocno szokuje. Na, bo to wbrew pozorom jest dość ważny parametr. Na gumce, na uchwycie jest skrócona instrukcja obsługi, która tak naprawdę no, niewiele znaczy. Rączka z możliwością zamocowania w trzech miejscach, jak widzicie, delikatnie przegięta do tyłu, co wpływa na ergonomię. Emil sprawdził w internecie. Kilogram 852. Dokładnie. Jest to silnik bezszczotkowy, w związku z tym ta waga też jest stosownie niższa dzięki temu. No i ta konstrukcja jest oczywiście smuklejsza. Jeśli chodzi o wykonanie, nie ma się do czego przyczepić. Wracając do tematu rączki, rączka oczywiście z tłumieniem wibracji i mamy tutaj dodatkowo w rączce ukryty kluczyk, którym powinniśmy trafić w takie wytłoczenia, które się tam znajdują, żeby ewentualnie on od wibracji nie wyskoczył. Nakrętka tarczy beznarzędziowa tak zwana, tak? Czyli spokojnie możemy sobie poradzić w ten sposób, więc pytanie po co kluczyk? W nakrętce są oczywiście dwie dziurki, dzięki czemu będziemy mogli sobie pomóc w momencie, w którym, nie wiem, złamiemy to, pogniemy, czy założymy jakąkolwiek inną nakrętkę. Osłona tarczy tak zwana dwuskładowa, czyli jest to osłona metalowo-tworzywowa. O. Tylko, że no to tworzywo oczywiście należy pamiętać o tym, że no ono już tutaj nie ma żadnych, tu na początku jest taki ząbek. Ten ząbek zaskakuje za tą naszą osłonę i w tym momencie jest ok. Natomiast jeżeli ją zaczniemy przesuwać, no to tutaj już w powierzchni nie ma żadnych miejsc, za które ten ząbek mógłby złapać. W związku z tym no jest to taka ewentualnie dodatkowa osłona, ale w wypadku pęknięcia przy mniejszej ustawionej szparze wiadomo, że mniej nas to wszystko pokaleczy. No i tak się właśnie też to kończy, więc
O tym należy wiedzieć. Miejsca do montażu naszej rączki w trzech punktach. No ten gwint jest taki sobie, tak? To same wykończenie tutaj właśnie by mogli delikatnie poprawić. Dokładnie. Poszarpane. To jest chyba jedyna rzecz, do której tutaj tak naprawdę najmocniej można by się było przyczepić. I osłona jeszcze jest regulowana. Tak, osłona oczywiście jest regulowana. Tutaj mamy, o, w tym miejscu mamy miejsce do ewentualnego odbezpieczenia i przesunięcia, czyli podnosimy po prostu do góry i przesuwamy w tą stronę, którą potrzebujemy, do predefiniowanych kilku pozycji. Mechanizm spindle lock, czyli w momencie, w którym chcemy wymieniać cokolwiek, no to po prostu naciskamy, o, do momentu, w którym on nam wpadnie i dopiero możemy działać. Jeżeli chodzi o wloty powietrza do silnika, to już występuje głównie w profesjonalnych narzędziach, siatki zabezpieczające przed dostaniem się syfu ewentualnego do środka. Mówię, gumowana wszędzie tam, gdzie trzeba. Wszystko, jeśli chodzi o wykonanie, jest tak naprawdę ok. I tutaj tak naprawdę analizując już to mega szczegółowo, nie znaleźliśmy poza tymi gwintami jakichś takich większych niedoróbek. No może z wyjątkiem jednej rzeczy. Dobrze, właśnie Jacku, przejdź do rzeczy, bo ludzie czekają, a ty będziesz to opowiadał. Do której teraz dojdziemy. Szczegółowo jest szczegółowo, na co drążyć temat. 6 prędkości, jeżeli chodzi o nasze obroty. Maksymalnie do 10 tysięcy, z tego co deklaruje producent. Jeżeli chodzi o uruchomienie naszego urządzenia, to w pierwszej kolejności musimy wcisnąć przycisk odblokowania. W tym momencie ono się nam uruchamia. Możemy już na początku, ale również w trakcie pracy wybrać jedną z 6 predefiniowanych prędkości. Oczywiście mamy wskaźnik naładowania baterii. I teraz jest ciekawa sprawa, bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale nie ma tutaj żadnego włącznika. W związku z tym uruchamiacie tylko poprzez wciśnięcie tego widocznego tutaj czerwonego przycisku. I w momencie, w którym puścicie, no to ono się zatrzymuje, więc no słabo, nie? Trzymać tak mały przycisk, który swoją drogą no, jest dość kiepski, tak? I to czuć, że on pracuje i niestety, ale dość szybko może się skończyć. W momencie, w którym chcecie, żeby wasza szlifierka pracowała w trybie ciągłym, co jest naprawdę fajną opcją, musicie najpierw nacisnąć przycisk uruchomienia, następnie dać się szlifierce rozkręcić. I w tym momencie, jak wciśniecie 2 razy przycisk włączenia, to ona będzie pracować ciągle. Na pierwszym biegu ma 3400 obrotów i 1 amper rozładowania. Trzeci przycisk, ten dolny, służy do zmieniania prędkości. Przechodzimy na 2. Tu już jest 2 amper do rozładowania i prędkość obrotowa 4600. Trójeczka. Dalej jest 2 amper do prędkości rozładowania i prędkość obrotowa 6000. To już mamy na 4 biegu 4 ampery i 7200 obrotów. Na 5 biegu już mamy 6 amper i 8600 obrotów. 8800 skacze. I 6 bieg pokazuje nam 6 amper i 10600 obrotów. Przepraszam, 7 amper. Kolejne wciśnięcie przycisku uruchomienia po prostu wyłącza nasze urządzenie. Oczywiście dane, o których mówił Emil, pochodzą z aplikacji do zarządzania tymi urządzeniami. Jeśli chodzi o położenie, no to tutaj, jak widzicie, zarówno w pozycji bocznej, jak i w pozycji normalnej, on fajnie gdzieś tam leży, dzięki temu, że ten akumulator nie jest zeskosowany, co ma niestety delikatnie wpływ na wyważenie tego sprzętu, że on jest w tej pozycji, a nie pod delikatnym skosem. No, słuchać przykładnie trochę. No i przekładnia, tak. To jest ostatni i chyba najgorszy. I system ma kłótnika, tak? Tak.
To jest ten chyba taki delikatny mankament, ale jak wyłącza się, to nie, jak pracuje, nie słychać, tylko jak już schodzi z obrotów. Dokładnie. I myślę, że jeśli chodzi o całą teorię budowy, która została dość mocno omówiona, to tyle. Przejdziemy do cięcia. Dzisiaj się Jacek wykaże względem testów. To jest 14, moi drodzy, czyli tak, znowu ta procedura, która jest jaka jest, czyli odblokowanie, uruchomienie. Tak jest. Generalnie bez żadnego dociskania, czyli samą wagą narzędzia. I ja teraz weźmiemy fizola. Ale ja tu się na razie jeszcze wtrącę, jeszcze zrobię jeden szybki test. Czy pod obciążeniem ona nie klęka? No właśnie. No bo nie ukrywajmy, że każdy z nas używa jak używa tarczy. No nie, no bo wiesz, taki cieńszy drucik to sobie tak można przyciąć, ale... A ja jeszcze to trafię. Sama się odpala. Widzisz, wystaje, odpala się jeszcze raz. Jak widać, odpala się już chyba. Więcej testów na tym chyba nie trzeba robić. I to jest fajny system. Sprzęt akumulatorowy ma niestety to do siebie, że od czasu do czasu wypada sprawdzić, czy ta opcja, że on się blokuje, nadal działa. Bo czasami przestaje to niestety działać. Można się zdziwić, czy to jest w 100% zgodne z BHP, że on po takim stanięciu zaraz się rozkręca drugi raz. Można by polemizować. Nie? I to ocenę zostawiamy bardziej dla was. Chcieliśmy pokazać, że tak to działa. Dobrze, moi drodzy. No do... Tu chyba nie ma co więcej testów robić, bo jak co, jak to mówią, tak? Jeśli chodzi o zmianę tarczy, blokujemy, cyndzelka sobie wyciągamy, odkręcamy. No i teraz on, tarczy no nie zdejmiemy. Trzeba pamiętać, że trzeba zdjąć plastikową obudowę. Dopiero wtedy mamy możliwość do wyjęcia tarczy. Założenie listka. Ja już wiem, ilu z was nigdy nie będzie miał tego plastiku założony po pierwszej wymianie tarczy. Dokręcamy, zamykamy, zakładamy listka. Zobaczymy, ile on u mnie wytrzyma, ale jak sprzęt jest nowy, no to trzeba. Coś chyba źle trafiłem. On zawsze chce dobić. Po listku. Tutaj trzeba dopiąć. Jacku, proszę weź rączkę. Wciskamy. Czy blokada. Odpalamy. Jak wciskimy to? Nie działa. Trzymamy. Znowu blokada. Odpalamy. Sprawdził jeszcze jedną rzecz. No. Czy na blokadzie dam radę go zatrzymać, czy na włączniku się już nie zatrzymuje? Zobaczymy. Odpalam jeszcze raz.
Na liczku nie jestem w stanie go zatrzymać. Dobrze, no co? Kolejny test. Szybki, bo nie ukrywajmy, to jest tylko zwykła szlifierka, tak? Więc nie ma tutaj co robić innych zadań. Tak jest, szlifowanie i cięcie. Dwa podstawowe zadania. Prosta piłka, szybki film dla was, żebyście mieli od razu w promocji czy po promocji, czy się opłacało. Teraz wiem, że cena jest większa. Ten zestaw kosztował nas 199 zł. Bez akumulatora oczywiście. Nie, no tak. Oczywiście, no to była czyli wersja Golas. Ale pamiętajmy, że to jest Grizzly. Wykonanie naprawdę bardzo fajne. Start i stop. No jest okej, okay, tak? No powolny rozruch, no nie ma problemu, tutaj fajny. No brakuje mi tego zwykłego przełącznika. Tak, jednak to trzeba się do tego przyzwyczaić. To co powiedzieliśmy, jeśli chodzi o BHP, no to jest wasz wybór. Najrozsądniej jednak mimo wszystko wychodzi przy cięciu własnym ciężarem, tak? W związku z tym, że ona się zatrzymuje i sama się ponownie uruchamia, możecie się trochę powściekać w takiej sytuacji. No ale to każdy z was musi sobie oddzielnie to przetestować, jak będzie oczywiście miał i będzie miał chęć do kupna, tak? Urządzenie fajne, no mówię, oprócz tych gwintów i w sumie tych pytania, jak długo te switche podziałają, tak? Ale no na razie nie jest źle, no mam nadzieję, że to podziała dłużej, bo u mnie czeka go ciężki żywot. Tak, ona ląduje w... Pamiętajmy, że Grizzly ma rozszerzoną gwarancję. Tak, no i oczywiście pamiętajmy o tym, że to Parkside Performance, więc 5 lat gwarancji w ogóle. Więc jest naprawdę okej. Okay. Ja generalnie jestem na tak, aczkolwiek no musicie się liczyć z tym, że trzeba się niestety przestawić na to, że tego włącznika brak. Ale w tej cenie nie kupicie akumulatorowej szlifierki. No nie. Z mocą, która też się rozpędza do 10 tysięcy, tak? No dobrze, no wyłącza się, ale no pod swoim ciężarem wszędzie pójdzie. Zajmie to trochę dłużej, ale idzie. Tak jest. Oczywiście należy też pamiętać, że szlifierka akumulatorowa, zwłaszcza tego typu, no nie służy do cięcia prętów 14 czy tego typu historii, tylko raczej do precyzyjniejszych, delikatniejszych prac, co nie oznacza, że nie da rady, tylko będzie po prostu wolniejsza. Tak jest. I co, tym pięknym sposobem chyba zakończamy. Mam nadzieję, że wam się film spodobał i mam nadzieję, że teraz pod tym filmem wrzucicie kolejne propozycje, które chcecie obejrzeć, czyli przykładowo z performance'u wiertarko-wkrętarka z udarem i wyżynarka. Tak jest. Czy jeszcze takie trzy nam zostały? To jakby w odpowiedzi dla kolegi, który skomentował pod poprzednim filmem, że chciałby zobaczyć szlifierkę kątową. Jest jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Niestety od iskier zrobiło się wklęśnięcie w obudowie tej tworzywowej. Myślę, że tutaj wam kolega to zaraz pokaże. Tak jest. To jest ewidentnie od iskier, więc ona, tak jak mówiłem, najprawdopodobniej zbyt długo nie pożyje. Już jej nie będzie. Tak jest. I myślę, że tym optymistycznym akcentem oczywiście będziemy kończyć. Standardowo widzimy się w poniedziałek i w oraz piątek. A my na dzisiaj kończymy. Pozdrawiam was serdecznie i co? I cześć. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.